Za pozwoleniem Kaczyńskiego Ziobro nawołuje do wyjścia z Unii. Niepokojący wyciek planów polskiego generała. Następnie co nieco o pożarach na Syberii. A na koniec spektakularna informacja: Elon Musk kupuje Twittera. Już tak ostatecznie. Ja się nazywam Maciej Porstawka, witam szanownych państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj znowu newsy bardzo gorące, także nie przynudzajmy, lecimy od razu z tematem. Is a legitimate response to a ruling that challenges the very basis of the European legal order. Blackmail, says Poland's prime minister Morawiecki. Partia Zbigniewa Ziobry nie schodzi z antyunijnego kursu. Proponuje, by Polska zawiesiła płacenie składek członkowskich do Unii Europejskiej. Politycy Solidarnej Polski wystąpią z odpowiednim wnioskiem do dyskusji na najbliższym posiedzeniu rządu. Jak wyjaśniał na konferencji prasowej Michał Wójcik, minister z kancelarii premiera, to reakcja na brak unijnej pomocy w sprawie uchodźców. Bo jeśli szefowa Komisji Europejskiej razem ze swoimi brukselskimi urzędnikami nie potrafią znaleźć źródła finansowania dla uchodźców, to wskażą je właśnie politycy Solidarnej Polski. I jako środowisko skupione wokół ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry będą przekonywać koleżanki i kolegów z rządu, że taka jest droga w tej sytuacji. Niedawno Jarosław Kaczyński deklarował, że Polska nie będzie prosić Zachodu o pomoc, bo rząd ma swoje zasady w uchodźczej polityce. Pierwsza, żadnych relokacji. Jeśli ktoś chce tu zostać, to zostaje, a jak chce wyjeżdżać, to wyjeżdża. Mówił w orlenowskiej gazecie Polska Times. Druga, nie prosimy o pomoc, chyba że ktoś sam zechce nam ją zaoferować. Oczywiście uważamy, że należy nam się jakaś pomoc, ale po prośbie nie chodzimy. Jesteśmy państwem w zupełnie dobrej kondycji. Przeszło 3 razy bogatszym niż na początku lat 90. i przeszło 3 razy bogatszym niż Ukraina, licząc na głowę mieszkańca, przekonywał. To nie hamuje Solidarnej Polski od krytyki. Przez 2 miesiące, mimo że tyle milionów ludzi uciekło przed sytuacją na wschodzie do krajów Unii Europejskiej, przede wszystkim do Polski, Unia nie była w stanie wygenerować żadnego wspierającego ich instrumentu. Przez 2 miesiące przekazała do Polski 0 euro, tak samo jak do innych państw członkowskich, które wzięły na swoje barki przyjęcie milionów ludzi. Wpis kierunek wskazany przez ziobrystów budzi opór. Wrócili w swojej starej i znanej wszystkim odsłonie. Nie pomyślimy, tylko polecimy na konferencję ze swoim ura-bura, ogłosimy światu, a nie ustalimy tego z nikim. To jest ta ich zła tradycja i tylko nam szkodzi. Takie hasła mogą padać na brukselskich korytarzach, gdy prowadzimy zakulisowe rozmowy, a oni chcą uruchamiać całą machinę w rządzie. Błąd, mówi polityk z Nowogrodzkiej. PiS już oficjalnie odcina się od pomysłu ludzi Ziobry. To jest pomysł, który niczego nie zmienia. Nas obowiązują traktaty unijne dotyczące płacenia składek. Poniedziałek wieczorem w Polsacie powtórzył to sam premier Morawiecki. To nie jest dobry pomysł, by wstrzymywać się od płacenia składki do Unii, ponieważ Komisja Europejska będzie zabierała nam fundusze na drugi dzień, gdyż jesteśmy beneficjentem netto, a mogą nawet wystąpić z wnioskiem do Trybunału o ukaranie nas. Ostrzej wypowiedział się w weekend wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. W polskim radiu pytał, czy Solidarna Polska to prawa flanka, czy głupia flanka w Zjednoczonej Prawicy. Ocenił, że pomysł jest głupi, obliczony jedynie na to, by się odróżnić od PiS, móc samodzielnie zaistnieć, bo na razie to jest taka partyjka. Solidarna Polska znajduje różne luki, w które próbuje się wcisnąć i to jest jedna z nich. Nie uważam, żeby było to pożyteczne, by służyło w jakikolwiek sposób polskiemu rządowi czy uchodźcom, dodał. I postraszył wcześniejszymi wyborami, które mogą okazać się konieczne, gdy rząd straci możliwość funkcjonowania na podstawie większości parlamentarnej. Przykre to jest, że ludzie, którzy wyszli, czy byli w naszym środowisku, dziś działają na szkodę Zjednoczonej Prawicy, stwierdził. Jego zdaniem dla Solidarnej Polski to gra na krawędzi, bo na samodzielny start nie mają raczej żadnych szans. Terlecki przewiduje, że Solidarna Polska nie osiągnęłaby nawet 3-procentowego progu wyborczego, który dałby partii szansę na budżetową dotację. Ja jestem za tym, żeby iść do wyborów bez tych rozmaitych grup rozłamowych, dorzucił jeszcze. Terleckiemu odpowiedział Wójcik. Ministra zaskoczyła i rozczarowała ocena wicemarszałka, bo obraża wszystkich koalicjantów. Ze słów marszałka najbardziej cieszy się Donald Tusk. Gdy opozycja się łączy, żeby odebrać nam władzę, nie można doprowadzić do podziału wewnątrz naszego obozu. Tego rodzaju nieroztropne słowa wzmacniają opozycję, uznał. I podkreślił, że to Solidarna Polska miała w ostatnich miesiącach rację we wszystkich najważniejszych sprawach toczących się w przestrzeni publicznej. And Alexandra, from the sound of that, it sounds as if you're saying it's make or break for the EU. Why is that? No i można by tutaj dyskutować, czy to nie są jakieś kolejne fanaberie Zbigniewa Ziobry, który jak wiadomo ma pokaźne teczki na polityków PiSu, o czym świadczy chociażby to, że bardzo często działał przeciwko Kaczyńskiemu, przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu, sam nawet nie byłby w stanie wejść do Sejmu jako jego
ugrupowanie ma najniższe zaufanie społeczne wśród wszystkich polskich polityków, którzy są ankietowani, czyli z tych najbardziej znanych, a mimo to Prawo i Sprawiedliwość ciągle go trzyma, nikt go nie wywala. Dlatego właśnie, że ma pod sobą prokuraturę generalną, ma wszystkich prokuratorów i mógłby każdemu politykowi zrobić naprawdę mocno koło dupy. Więc każdy się go boi, a nikt nie wie, ile tak naprawdę ma informacji ten człowiek o innych osobach z Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego wciąż kurczowo trzyma się władzy. Mogliby go wyrzucić oczywiście ze stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwości, ale nie mogą go wyrzucić z Prokuratorii Generalnej, no bo jest to kadencja. Jest to kadencyjne, czyli raz się wybiera tam powiedzmy na, z tego co pamiętam, chyba na 6 lat i w tym czasie nie można go w polityczny przynajmniej sposób odsunąć. Jednak mimo wszystko Kaczyński też faktycznie rozważa taką opcję, jest to za jego przyzwoleniem. To nie jest tak, że Ziobro sobie znowu wymyślił, że okej, będziemy znowu antyunijni, zdobędziemy jakiś poklask społeczny, bo teraz dobrze być antyunijnym, skoro Unia Europejska nie chce nam wypłacić pieniędzy, zbiorę sobie na tym kapitał polityczny przy kolejnej aprobacie ojca Rydzyka, no bo Rydzyk też bardzo mocno wspiera Ziobrę. Jednak Kaczyński też nie wyklucza takiej opcji. Kaczyński na serio rozważa wstrzymanie płacenia składki do unijnego budżetu. Radosław Fogiel, czyli rzecznik, należy dyskutować różne opcje. Decyzji nie ma, ale propozycja Ziobrystów, by Polska zawiesiła składkę do unijnego budżetu, to nie była samowolka. Za zamkniętymi drzwiami w obozie władzy toczy się spór, czy włożyć kij w mrowisko. Także mamy już jakieś konkrety i to realnie jest rozważane. Kiedy w ten sposób piszą główne media, media głównego nurtu, to nie jest to jakiś tam bzdet, który sobie rozważa jeden z drugim dziennikarzyna, byleby zrobić clickbait, tylko są to zazwyczaj w zdecydowanej większości puszczane plotki przez sam obóz rządzący. I w ten sposób bada się nastroje społeczne. Jak bardzo wywoła to dużą burzę. Jeżeli ta burza by była niewiadomych rozmiarów, że wiecie, że Polska w ogóle zacznie się buntować, Polacy wyjdą na ulicę z pochodniami, zaczną tymi pochodniami rzucać w samochody posłów, no to wtedy być może się wycofają. Ale jeżeli to jest takie, że napiszą parę komentarzy, ktoś tam się oburzy, no to warto w tym kierunku wtedy iść. Z kolei Lewica na sobotniej konferencji stwierdziła, że to, co teraz planuje zrobić Zbigniew Ziobro, jest tym, czego chce właśnie Kreml, czyli podzielona Europa. W sobotę odbyła się konwencja lewicy Bezpieczna Polska w Zjednoczonej Europie, podczas której liderzy ugrupowania zaprezentowali postulaty dotyczące współpracy państw europejskich. Europa podzielona konfliktami o energię, słaba, to jest marzenie reżimu na Kremlu. Możemy się przed tym bronić, musimy działać wspólnie, mówił poseł Adrian Zandberg. Z lewicą również można się w wielu przypadkach nie zgadzać, ale faktycznie każde nasze wewnętrzne konflikty są wykorzystywane później na wschodzie. Tylko tutaj ważne, zasadnicze pytanie. Czy to, że w ten sposób pomagamy, jakby nie było, retoryce wschodniej, która dla nas też jest niekorzystna, jeżeli za bardzo damy im się rozzuchwalić, to możemy na tym stracić i to w kontekście bezpieczeństwa, to czy mając taki przysłowiowy nóż na gardle, powinniśmy zgadzać się na wszystko, co robi Europa? Bo też warto przypomnieć, że nawet Turcja od Unii Europejskiej dostała grubą kasę za przyjmowanie uchodźców, a my? No właśnie. Więc jesteśmy w jakiś sposób tutaj szykanowani, już nie mówiąc o Krajowym Planie Odbudowy, z którego również nie dostaliśmy pieniędzy. I oczywiście są spory o wymiar sprawiedliwości, jednak to nie, my nie jesteśmy jedynym krajem, który toczy spory z Unią Europejską, bo Unia Europejska to po prostu jest taki twór, który składa się z bardzo różnych krajów, z bardzo różnym prawem, z bardzo różną kulturą i różnymi językami. Więc nie sposób jest 20 kilku krajów przekonać do tego samego, żeby każdy głosował zupełnie tak samo, żeby każdemu się podobało wszystko w tym samym stopniu. No bo wiecie, taki prosty przykład, gospodarczy chociażby. Dla Niemców idealnie by było, żeby
przykładowo wprowadzić podobne ceny chleba, jaki jest w Niemczech. Powiedzmy, czy mięsa. Dajmy na to, że tam filet z kurczaka kosztuje, nie mam pojęcia, ile teraz kosztuje. Wiem, że kosztował jeszcze parę lat temu 10 euro. No i powiedzmy, że teraz kosztuje 15 euro. Jeśli się mylę, to wiecie, to jest tylko przykład taki, taki na teraz, żebyście mieli bardziej zobrazowane to, o czym mówię. No to powiedzmy, że kosztuje 15 euro. W przeliczeniu na złotówki jest to 65 zł, 70. Dajmy na to, że 65 zł. I dla Niemców korzystne by było to, żeby wszystkie kraje Unii Europejskiej miały taką samą cenę tego kurczaka, że minimalna to jest powiedzmy 60 zł. No ale dla nas by było to wtedy niekorzystne, nie? Dla nich by było to korzystne, no bo Niemcy nie mieliby takiego zapotrzebowania na import tego kurczaka z Polski, gdzie jest tańszy, a dla nas by było to niekorzystne, bo nas po prostu wtedy nie byłoby stać na mięso. No i są takie właśnie zasadnicze różnice, jaki kraj ma jakie potrzeby. Jeden jest bardziej turystyczny, jeden jest bardziej przemysłowy, jeden bardziej rolniczy. Każdy kraj ma inne potrzeby i każdą decyzją albo faworyzujemy jedną stronę, albo dowalamy drugiej stronie i tyle, no. Więc, no niestety, takie spory będą zawsze i też nie możemy zawsze dawać sobą pomiatać. Aczkolwiek, oczywiście, to co chce zrobić PiS z wymiarem sprawiedliwości i to co robi jest niedopuszczalne, żeby była jasność, wiele razy już o tym mówiłem, no ale też nie możemy robić tak, że okej, no mamy problem na wschodzie, więc róbmy wszystko to, co robi Unia Europejska, to czego wymaga. No nie, też musimy się przede wszystkim szanować. Następny temat, dużo gorszy. NATO maintains an active duty force of about 2 million personnel versus Russia's 1 million. NATO also maintains an air force of 13,000 fighter, strike and bomber aircraft. Powiązani z rosyjskimi służbami hakerzy wykradli materiały z analizy możliwego przebiegu kroczenia do Polski. Według nieoficjalnych informacji zdobyli ten materiał włamując się do poczty elektronicznej byłego dowódcy generała Waldemara Skrzypczaka, którego polskie służby nie ochraniają. Analiza była częścią gry strategicznej zorganizowanej w ubiegłym roku przez Fundację Centrum Analiz Strategicznych i Bezpieczeństwa Generalnego. Generał Skrzypczak był jednym z uczestników gry. Nie ma tam żadnych państwowych tajemnic. Żadna klauzula tajności nie jest na nią nałożona. Jednak te dokumenty nie były nigdzie publikowane, przyznaje Mariusz Kordowski, prezes Centrum Analiz Strategicznych i Bezpieczeństwa. Cały przebieg gry oraz wnioski, jakie wynikają z niej, wypłynęły na słynnym portalu poufnarozmowa.com. Od wielu miesięcy publikuje on maile wykradzione z poczty elektronicznej szefa kancelarii premiera ministra Michała Dworczyka. O tym, że hakerzy skopiowali jego maile, wiadomo od czerwca ubiegłego roku. Wtedy zaczęły pojawiać się w internecie. Polskie służby ostrzegały wówczas, że doszło do ataku na wielką skalę. Celem miało być, jak informowano, 4350 adresów. Za akcją miała stać grupa powiązana z naszym sąsiadem ze wschodu. Później niezależni analitycy potwierdzali wschodni kierunek w tej sprawie. Tym razem poufna rozmowa nie opublikowała jak zwykle dotąd skanów maili. Od 8 kwietnia w 5 odcinkach udostępniono na portalu materiały gry, w której analizowano możliwy przebieg kroczenia do Polski, razem z opisem i mapami pokazującymi rozmieszczenie i zakładane ruchy jednostek. Oprócz generała Skrzypczaka w grze uczestniczył też ekspert Rządowego Ośrodka Studiów Wschodnich Andrzej Wilk. W opracowywaniu założeń pomagała amerykańska organizacja pozarządowa. Musimy się dowiedzieć, w jaki sposób to wszystko trafiło na ten portal. Nie wykluczam, że zawiadomimy organy ścigania w tej sprawie, mówi Mariusz Kordowski. Dodał, że założenia gry już się zdezaktualizowały, choćby z tego powodu, że wiele jednostek opisanych w materiałach gry już nie istnieje. Gdyby zadzwonił do pana dyrektor służby wywiadu zagranicznego i poprosił o materiały z tej gry, dałby mu pan, skoro nie są tajne, pytamy? Nie dałbym, odpowiada prezes Kordowski. To więc im to dał. Niestety nie wiadomo, jak wyciekły materiały. Czy ktoś włamał się do komputeru fundacji, która zorganizowała grę, czy może haker przejął pocztę któregoś z jej uczestników. Jak mówi generał Skrzypczak, widać, że poczty są przeszukiwane. My nie mamy dostępu do żadnych urzędowych, specjalnie chronionych i zabezpieczonych rządowych kont mailowych, zaznacza. Docierały do mnie informacje, że dochodziło do włamań na konta mailowe emerytowanych generałów. Nigdy jednak policja nie informowała mnie, że byłem pokrzywdzony tego rodzaju przestępstwem. Tymczasem jeden z naszych rozmówców, znający sprawę i zastrzegający sobie anonimowość, twierdzi, że materiały wyciekły właśnie z powodu włamania na pocztę Skrzypczaka. Na pewno służby powinny tę sprawę zbadać, choć nie jestem pewien, czy w ogóle o tym wiedzą, mówi nam emerytowany pułkownik Maciej Matysiak. To, co się stało z wyciekiem materiałów gry strategicznej, to dowód, że cały czas wobec Polski są prowadzone działania wywiadowcze. I to nie tylko poprzez zbieranie informacji z
ogólnodostępnych źródeł, ale i choćby działalność hakerów. Dodaje, że oficerowie powinni też być przygotowani do momentu, w którym odchodzą. Ktoś powinien ich przeszkolić, jak dysponować informacjami, które uzyskało się podczas służby, o czym mówić i pisać, ale też jak zabezpieczyć swoje prywatne komputery czy skrzynki mailowe. Ja bym nie chciał, żeby mnie chronili tacy ludzie jak Antoni Macierewicz i jego podopieczni, odpowiada generał Skrzypczak. Chciałbym, żeby nas wszystkich chroniły służby profesjonalne, na podobieństwo tych, które chronią moich kolegów w USA. Służby absolutnie apolityczne. Sea, land and air fire support platforms and hordes of Russian armor. To military observers, the scope of the exercises and even their execution. Dobra, może jeszcze raz, bo wydaje mi się, że sprawa może być trochę za bardzo bagatelizowana. Analiza była częścią gry strategicznej, zorganizowanej w ubiegłym roku przez Fundację Centrum Analiz Strategicznych i Bezpieczeństwa. Centrum Analiz. Generał Skrzypczak był jednym z uczestników gry. Nie ma tam żadnych państwowych ani wojskowych tajemnic. Żadna klauzula tajności nie jest na nią nałożona. Jednak te dokumenty nie były nigdzie publikowane. Okej, czyli mamy rozumieć, że generał Skrzypczak w Centrum Analiz Strategicznych i Bezpieczeństwa grał w grę. Przy ognisku pewnie i przy piwku. Ot tak, sobie dla jaj grał w grę. Nie analizowali możliwych strategii Kremla. Nie analizowali możliwego rozwoju sytuacji w niekorzystnym świetle. Wcale nie o to chodziło. Niczego tam nie analizowali. W Centrum Analiz, przypomnę. No tak słabo się to trzyma kupy. Chyba sami przyznacie. Wczoraj o godzinie 18 mówiliśmy co nieco o kolejnych groźbach kraju na R w sprawie rozpoczęcia konfliktu na skalę światową. Zełenski wspomina, o czym też wczoraj mówiliśmy o 18, o tym, że nie skończy się na wschodzie. Warszawa jest kolejnym celem. Jasne, pewnie się to nie stanie. Szanse są niskie, ale nie można też tego bagatelizować w taki sposób, że okej, graliśmy sobie w grę, to nic tajnego nie było. To były poważne analizy. Chyba, że wydajemy pieniądze na pierdoły. Generał Skrzypczak powinien w ogóle zwrócić teraz wszystkie swoje wypłaty, a Centrum Analiz Strategicznych i Bezpieczeństwa powinno pójść do kosza. Nie wiem. Oceńcie to sami w komentarzach najlepiej. W każdym razie rosyjscy szpiedzy są i tak już wśród nas. Mamy tutaj takie informacje jak kolejny dziennikarz zatrzymany pod zarzutem szpiegowania dla właśnie tego kraju. Po tym jak w lutym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała Pabla G., obywatela Hiszpanii, pod zarzutem właśnie takiego szpiegostwa, to teraz aresztowano kolejną osobę. Zarzut szpiegowania postawiono dziennikarce znajomej tego właśnie człowieka. Coraz więcej takich sytuacji wychodzi na światło dzienne i oni zbierają sobie o nas informacje. No i teraz jak widzimy, to jest jedna z licznych rzeczy, które udało im się, do których udało się mieć dostęp. Skoro organizacja Anonymous potrafi sobie wejść na tamtejsze serwery telewizji i w stacjach telewizyjnych pokazywać inną rzeczywistość niż ta, z którą są oswajani Rosjanie, no to oni nie mogą wejść sobie na nasze serwery i pozyskiwać faktycznie realnej wiedzy? Pewnie nie jest tak kolorowo. A ich hakerzy też nie atakują tylko Polski. Też warto o tym wspomnieć, że wszystkie kraje europejskie są zagrożone. Chociażby dopiero co kilka dni temu rosyjscy hakerzy zaatakowali czeskie serwisy internetowe i tam też oczywiście jest wszystko bagatelizowane. Atak nie spowodował żadnych szkód, udało się się wszystko doprowadzić do normy. Tylko po każdym takim ataku wyciekają poufne informacje. Jak chociażby właśnie ta z tym planem. No, nie wygląda to zbyt wesoło. Przejdźmy może do tematów tego, co się dzieje na Syberii, podczas gdy Putin jest ogarnięty zupełnie czymś innym. Bagatelizuje też inne sprawy. No.
nasz wschodni sąsiad ponownie zmaga się z ogromnymi pożarami syberyjskich lasów. Do tej pory w opanowaniu ognia pomagały służby przy użyciu samolotów. Teraz jednak znajdują się one w wiadomym wszystkim miejscu. W tym wypadku przywódca stoi pomiędzy trudnym wyborem, mianowicie kontynuowaniem działań, czy też gaszeniem pożarów. Na Syberii w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni od lat pojawia się ten sam problem. Ogromne pożary lasów. Obecnie ogień rozprzestrzenia się niekontrolowanie i jak Łesia Wasylenko zauważa, żeby ugasić narastające pożary lasów, trzeba będzie użyć samolotów, które obecnie znajdują się wiadomo gdzie. Pytanie brzmi, co wybierze przywódca? Napisała deputowana z Ukrainy na swoim twitterowym profilu. Pożary lasów na Syberii w tym roku rozprzestrzeniają się w wyjątkowo szybkim tempie. Powierzchnia objęta ogniem jest 2 razy większa niż w tym samym okresie w roku 2021, informuje rosyjski oddział Greenpeace. I w internecie teraz można się spotkać z takimi opiniami, że to po prostu jest kara boska, że tyle kataklizmów ich ostatnio spotyka. Wierzący chcą przynajmniej w to wierzyć, że za takie zachowanie Władka ma teraz za swoje, że ci wszyscy obywatele, którzy popierają to, co on robi, mają teraz zasłużoną karę. No bo faktycznie tego było dość sporo. Jeśli są osoby, które wierzą w takie rzeczy, to może im się to kleić. Wybuchy wulkanu, powodzie, potężne pożary, a nawet jeziora pełne wymarłych ryb. Takie zjawiska nawiedzają Rosję w ostatnich tygodniach. Żywioły trawią kraj od Kaliningradu po Syberię. Niektórzy twierdzą, że to kara za inwazję na wiadomo jaki kraj. Faktycznie trochę się tego zbiera w ostatnim czasie. Pytanie, czy nie jest to zwyczajnie bardziej pompowane niż w poprzednich latach, kiedy nie trzeba było tak za bardzo tych wszystkich kataklizmów pompować, bo jak wiemy, to nie tylko dzieje się na wschodzie. Kataklizmy są w różnych krajach. Ale czy to faktycznie kraj na R jest winny tego, co teraz się dzieje? Możliwe, bo faktycznie wiele uwagi, wiele skupienia muszą teraz angażować w to, co się dzieje za ich zachodnią granicą, a za naszą wschodnią i tym samym mogą zaniedbywać inne swoje obszary, które dla nich obecnie nie muszą być aż tak znaczące, ale finalnie ponoszą też na tym szkody. Następny temat. And electric cars. Now he's taking his wealth and influence to social media, buying Twitter in a deal worth $44 billion. To jest już oficjalne. Twitter zostanie przejęty przez Elona Muska za ponad $40 miliardów. Rada dyrektorów firmy zgodziła się na ofertę miliardera, który zaczął skupować akcje Twittera już w styczniu, a w kwietniu ogłosił chęć kupienia platformy. Musk jest jednym z najpopularniejszych użytkowników Twittera. Śledzi go tam ponad 80 milionów osób. W poniedziałek rada dyrektorów spotkała się, by podjąć decyzję dotyczącą przyjęcia lub odrzucenia oferty. Jak oficjalnie poinformowano, ostatecznie menedżerowie spółki dogadali się z Muskiem w celu sprzedania mu firmy za około $44 miliardy. Odrobinę więcej niż pierwotnie oferowano, czyli około $43 miliardy. Twitter zostanie sprzedany miliarderowi po kursie $54 za akcję. W dniu dopięcia umowy akcje Twittera kosztowały po południu około $51, ale w dniu składania oferty było to około $45. Jeszcze przed ogłoszeniem dopięcia transakcji około godziny 18 polskiego czasu Elon Musk napisał na Twitterze: "Mam nadzieję, że moi najwięksi krytycy zostaną na Twitterze, bo o to chodzi w wolności słowa." Podsycił tym samym wcześniejsze nieoficjalne doniesienie, że transakcja ma zostać zawarta w poniedziałek. Przejęcie Twittera oznacza zdjęcie spółki z giełdy. Jest to pierwszy taki przypadek od lat, a niewątpliwie pierwszy, jeśli chodzi o media społecznościowe. Platforma ta ma obecnie około 396 milionów użytkowników, co daje jej miejsce w top 20 największych platform społecznościowych na świecie, włączając w tę listę chińskie projekty. Musk według informacji ma kupić Twittera za własne środki, nie angażując Tesli w transakcję. Pośrednio jednak spółka ta znajdzie się przy Elonie. Miliarder bowiem weźmie pożyczki na zakup Twittera, dając pod zastaw akcji Tesli. Elon Musk zapytany w wywiadzie, po co wdał się w inwestycyjne zamieszanie wokół Twittera, odpowiedział, że chodzi o przyszłość cywilizacji. Musk odpowiadał, że nie chodzi mu o zarobek, tylko upewnienie się, że Twitter pozostanie zaufaną platformą dla demokracji. Barred some users for spreading hate or misinformation. Now some worry what it would mean if Musk loosens the rules. No i stało się. To, co było spekulacją od ostatnich kilku tygodni chyba już, stało się
prawdą i faktycznie kupuje, przejmuje Twittera i chce przywrócić tam wolność słowa. I redakcje niewolnościowe, czyli te raczej lewicowe, które z wolnością mają tyle wspólnego, co ją deklarują, że wolność powinna być, już wyrażają swoje oburzenie z tego tytułu. Elon Musk chce przejąć Twittera, by zostać rycerzem wolności słowa. Jeśli jego plan się powiedzie, to zamiast Hyde Parku może powstać rynszczok. Aż tak obawiają się tego, że nie będzie tam cenzury. Z kolei środowisko Joe'ego Bidena obawia się przywrócenia Donalda Trumpa. No bo jak to tak dawać człowiekowi, który nigdy za nic nie został skazany, nie popełnił żadnego istotnego przynajmniej przestępstwa, który po prostu wypowiada swoje poglądy, jak dawać mu dojść do słowa? Zbanowali go wszyscy. No i teraz jest takie ryzyko, że go przywróci. Rada dyrektorów Twittera zgodziła się na wykupienie tej sieci społecznościowej przez Elona Muska, najbogatszego człowieka świata. W administracji prezydenta Joe'ego Bidena obawiają się, że Musk pozwoli wrócić na Twittera Donaldowi Trumpowi. Demokracja jest tylko wtedy, kiedy wypowiadać się mogą ci, którzy myślą podobnie do nas. Wtedy to jest demokracja. Jak mamy tylko jeden krzyżyk na karcie wyborczej, który możemy sobie wybrać. W przeciwnym razie to żadna demokracja. Wolność słowa nie może iść za daleko, no bo wygrają tamci, a nie my. I wtedy to nie będzie demokracja. Takie jest rozumienie lewicowych ugrupowań. Naprawdę nie jest to zbyt fajna wolność słowa. Znaczy z wolnością ma po prostu mało wspólnego. Być może i ma to sens w pewnych warunkach. No bo też jakbyśmy nie możemy przecież pozwalać na wszystko. Od czegoś musi być ten, może nie cenzor, ale osoba czuwająca nad tym, co się dzieje w serwisach społecznościowych. Czyli jeśli faktycznie komuś dzieje się krzywda, jeśli ktoś popełnia istotne przestępstwo, no to wtedy pewnie Elon Musk będzie go usuwał. Ale jeżeli to są czyjeś poglądy, no to równie dobrze mogą zostać po prostu skrytykowane przez kogoś innego o innych poglądach, ale niech ludzie będą eksponowani na różne opinie, a nie zamykali tylko w jednej bańce. Nie wiem, tak myślę. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Już się żegnam. Dzięki, cześć! Long was the day, he was sitting at the table next to me. He started telling the story. And she was a